Pozostajemy w sportowych tematach i podsumowaniu sezonu. A takie już fachowe przygotował specjalnie dla Państwa Damian Wilpert. Dzień dobry Państwu, telewizja Zabrze. W sobotę zakończyła się piłkarska ekstraklasa. 34 kolejcy Górnik zwyciężył we Wrocławiu ze Śląskiem 4 do 3. No i to jest bardzo dobry wynik na zakończenie tego sezonu. Sezon był różny, pokazuje to również układ tabeli. 8 pozycja Zabrzan. Jednych zadowala, innych nie. Jednak warto być dobrej myśli, że w kolejnym sezonie ten wynik będzie jeszcze lepszy, bo ofensywa faktycznie robiła różnicę w tej piłkarskiej ekstraklasie. Lukas Podolski w ostatnim spotkaniu nie wystąpił, jednak pojechał z kibicami. Kibicami Gordyka na ten mecz i z sektora Gurdika, kibiców Gurdika, dopingował swoich partnerów z boiska, coś niesamowitego. I niesamowita też jest informacja taka, że podpisał kolejny roczny kontrakt to będzie można zobaczyć tego zawodnika w kolejnym sezonie. Górnik, jak wspomniałem, ósma pozycja, 47 punktów. Mistrzostwo zdobyte przez Lecha Poznań. Ekstraklasy opuszczają Wisła Kraków, Górnik Łęczna, Bruk BT Termalika. W imieniu redakcji telewizji Zabrze zapraszamy na kolejny ciekawy, widowiskowy sezon. Widzimy się oczywiście na stadionie. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Damian Wilbert.